dobry, Sylwia Gawrysz, firma Carbohort. Znajdujemy się na 11. Międzynarodowej Konferencji Borówkowej. Jesteśmy już któryś rok tutaj z Jagodnikiem i jest nam niezmiernie miło. Dzisiaj w drodze przypomnienia, ponieważ kilka lat już istniejemy na rynku i mamy kilka fajnych, sprawdzonych sposobów do tego, co możemy zrobić przy zakładaniu plantacji borówki, ale też w trakcie istniejących upraw, które też są problematyczne już w którymś roku uprawy, gdzie zaczyna tej masy organicznej brakować. I może od początku wrócę do substancji sypkiej, czyli karbomatu, który występuje u nas w formie ściółki, o czym mówimy chyba najmniej. Forma ściółki, dzisiaj ściółka jest dużym problemem, trocina jest droga, kora jest droga, nie ma tego produktu. Karbomat jest dostępny, jest to produkt polski, jesteśmy polskim producentem. Bardzo trwała ściółka, która istnieje, może na plantacji służyć nam przez kilka lat, 8-10 lat. Kolejnym produktem jest karbomat o mniejszej frakcji i bardzo drobnej frakcji, który stosujemy do gleby, jako kondycjoner gleby, masę organiczną, którą mieszamy z glebą przed nasadzeniem borówki lub punktowo pod roślinę, co jest teraz trendem z racji tego, że nie jest to tani produkt, jak każdy jeden na rynku, natomiast istnieje rozwiązanie stosowania punktowego, co jest dobrym rozwiązaniem dla rośliny i dla naszej kieszeni. Jest również karbomat z włóknem kokosowym, przeznaczony do upraw bezglebowych, do donic, do uprawy bezglebowej borówki. No i wiadomo, nasz szlagierowy produkt, czyli kwasy humusowe, głównie kwasy huminowe, gęsta zawiesina o bardzo wysokiej zawartości masy organicznej, ten, który mamy najmniej ofiltrowany, to jest ponad 60% masy organicznej. Wielu zadowolonych klientów, co Państwu polecam, bardzo prosty w zastosowaniu, jeżeli plantacja ma poniżej 5 roku życia 30 ml razy ilość roślin, jeżeli powyżej 50 ml razy ilość roślin, nic trudnego. I nowość, którą mamy, biostymulacja, którą wprowadzamy, biostymulatory huminowe, skompleksowane kwasy i kwasy z pokładów bogatych w wapń i bor, 8% wapnia, 8 mg boru, więc bardzo dobry biostymulator wpływający na jakość pozbiorczą owoców. Natomiast to jest biostymulator, który silnie wpływa na metabolizm roślin i o tym biostymulatorze bardzo często pan Paweł Krawiec wspomina, mówiąc o regeneracji plantacji swojej borówki po gradobiciu, które miał 2 lata temu. Na pewno Państwo zapytają, co wyróżnia ten produkt. Przede wszystkim produkt wyróżnia to, że jest to masa organiczna, która ma bardzo wydłużony proces mineralizacji do kilkudziesięciu lat. Bogaty skład makro, mikroelementów, ale przede wszystkim komponenty. Zapominamy, że produkty, które są schumifikowane, przeszły już procesy humifikacji, są dużym źródłem polisacharydów, garbników, izoflawonów, aminokwasów, więc to jest komplet, który dodajemy do gleby, który wpływa intensywnie na aktywność, na mikrobiom glebowy, który stabilizuje mikrobiom glebowy, ale też kopalina, którą pobieramy, ta stosowana do borówki, to jest pH od 3,8 do 4,5, stałe pH, które stale stabilizuje pH wraz z węglem organicznym, czyli stabilizuje też pH gleby po dodaniu tego produktu i cały czas to utrzymuje wraz z procesem mineralizacji. Co wyróżnia kwasy humusowe? Kwasy humusowe przede wszystkim wyróżnia technologia i to, że są one produkowane tu w Polsce z naszych polskich pokładów węgla miękkiego wraz z leonardytem i masa organiczna, która jest stosowana do tego produktu. W produktach nieofiltrowanych powyżej 60% to są najbogatsze produkty na rynku. I technologia. My specjalizujemy się tylko i wyłącznie w produkcji produktów na bazie węgla organicznego, więc technologia jest dla nas czymś, nad czym pracujemy intensywnie i w tym się specjalizujemy.